Cześć, witajcie, z tej strony Michał, dzisiaj ze mną Miki. Cześć, witajcie. No, Miki jedzie dzisiaj zbierać słomę, Miki ogień. A ja wam Dobra, pokażę jadę. dzisiaj pewną nowość, jaka jest. Nie, to na razie wam nie pokażę wszystkich nowości, na razie jedną. Jak ktoś wytrwa do końca odcinka, to zobaczy jeszcze drugą nowość. No, pójdziemy sobie na skuśkę przez miedza i no, zobaczycie, co to tam nowego. Zaraz wam pokażę i ogólnie bardzo dziękuję za piękną Boże, aktywność. myślałem, że mam jedną przyczepę, nie? Aha, dzięki za piękną aktywność pod ostatnimi filmami. Mam nadzieję, że taka się utrzyma, więc pamiętajcie o łapeczce w górę, bo to bardzo motywuje do nagrywania. No, a tak, czemu tu przyszedłem, co to za gospodarstwo i w ogóle. Jest to drugi oddział naszego gospodarstwa, które prowadzimy wspólnie z Mikołajem. Zakupiliśmy od pana Janusza i z ziemią, i z częścią maszyn, bo część maszyn już pan Janusz sprzedał, a część maszyn została. Jak widzicie, jeszcze bin został. Zobaczymy, co z tym binem będziemy robić, bo czy go się sprzeda, czy się go do nas przeniesie, zobaczymy jeszcze. Bo więcej kukurydzy będzie na pewno, a zboża zobaczymy. Może wam pokrótce przedstawię tutaj, co się znajduje na tym gospodarstwie. No, tu po panu Januszu jeszcze Syf, przyczepa. piła i mogiła. Jo, przyczepa HW, konwoj od Ify. On Ifę miał jeszcze do niej, ale Ifa na złom poszła. Taka dosyć dużawa przyczepa. HW, nie wiem ile to będzie, 80 chyba, czy jakoś tak. Tu jeszcze do trawy kiszonek miał, bo kiedyś on używał, a teraz już nie była używana, parę lat mówił. To tak, tu jeszcze Ale tu rozrzutnik. polotu by na stronę. Trochę jest. Rozrzutnik Sodimaka Rafał 3300. Tu jeszcze pan Janusz se postawił taki na wapno granulowane i na nawozy silosik. Mówi, że bardzo dobrze sprawia, zdaje egzamin, więc my se zamówiliśmy z Mikim tu cały silos wapna cały. Tu jeszcze pan Janusz miał na wodę taki zbiornik i jeszcze miał taką beczkę na gnojowice i na mleko. Ogółem ludzie, napiszcie w komentarzu, czy tą beczkę na gnojowice mamy sprzedać i kupić co innego na gnojowice, czy zostawić ją na mleko i na gnojowice, bo jest tak możliwość przerobienia po prostu jej. Żeby albo mleko, albo gnojówkę nią wozić i napiszcie w komentarzu najlepiej, co o tym myślicie. No i tak pokrótce jeszcze chałupa jest. Jeszcze wam pokażę w środku, bo drzwi się otwierają. Do środka, ale to tam mniejsza. Sorry za Facebooka. Jest tutaj wszystko, co w chałupie powinno być. Teraz bezdomni w końcu z nikim nie jesteśmy i musimy w oborze spać. Ta. No. Tylko bramy nie ma, ale ładny polski klinkerusa pan Janusz wystawił. Dobra. Bez zbędnego pitolenia w końcu lecimy do roboty, bo będę pieprzył więcej niż robił. No i dzisiaj lecimy sobie z wapnem granulowanym właśnie na wszystkie pola pana Janusza. Teraz w sumie nasze, już na jedno pole największe, co miał właśnie on. Już zostało to wapno wywiezione i teraz wozimy na tutaj kawałek blisko domu. No i na to najmniejsze tutaj koło domu też jego wywiezione zostało wapno. I jeszcze potem musimy wszystkie wywapnować w koło naszej chałupy praktycznie. Właśnie tam Miki O, baloty trochę zbiera. jest do włożenia. Jo, ale tą Amazonką to w miarę idzie. Tylko najgorzej było, o kurde, żebym wymusił. Tamto największe pole pana Janusza, bo ma takie tam Alpy, nie? Że renówka to dęba stawała z siewką tam pod górę. Co ty gadasz? No i jeszcze nie wiem, jak my damy sobie radę tam z siewami. I właśnie dlatego też potem zobaczycie coś ludzie. Co możliwe, że was ucieszy, możliwe, że was nie ucieszy, ale. Mnie to cieszy oko, Mikołajowi, nie wiem, Mikołaj, powiedz, czy ci to cieszy No oko. też cieszy. No, ale to Coś innego, w większego. późniejszej części filmów zobaczycie. Zobaczycie na pewno, co to jest. Przedstawię wam. No, Miki już obciążnik od tego zabrał. Jak ktoś jest spostrzegawczy, to już wie, co kupiliśmy w miarę. A tak to nie. Miki właśnie, bo Miki słomę dzisiaj jedzie zbierać, bo kończymy. I trochę tak z wieczorka jeszcze, bo dzisiaj tam trochę grzebaliśmy właśnie przy ciągnikach i to siewacz szykowaliśmy do wapnowania i tak no, z wieczora trochę teraz wyjdzie to nagrywane. Chłodnie jest po prostu, bo tak to bym w tym sztejrze, to Jo. bym normalnie Dlatego renówka też spalił. wstała pod wiatą u pana. No, a renówka dlatego tutaj była przestawiona i Amazonka oczywiście nasza jest. I renówka już była kiedyś na filmach. A stała dlatego tutaj, że do wapna tutaj po prostu mamy tu wapno i stąd wapno było brane i bliżej do pól jest 100 na te pola nasze tutaj, co po panu Januszu są. Po prostu bliżej jest
Od niego po prostu, z tego gospodarstwa, nie z tamtego gospodarstwa. No, tu co prawda te budynki trochę maławe są, ale jakieś mniejsze sprzęty to ja myślę, że na zimę zawsze się pochowa, czy coś. Dobra, tu sobie wjedziemy, renówką odparkujemy. Trochę mało włożenia tego wapna, wiem, ale jeszcze na dzisiejszą część, drugą odcinka jest przeznaczona inna praca, która jest znacznie, dłuższa do wykonywania. I może I jakieś dźwięki. ciekawsza. Jo. W sumie tak niby w dalszej części odcinka miał być ten nowy nabytek przedstawiony, nie? Bo będzie prawie na początku. No tak w środku, nie? Dobra, to może tak. Tu się tapniemy. I co? Nadeszła wiekopomna chwila. Już tu widzicie przez drzwi. Nadeszła wiekopomna chwila. Chwila. Już widzicie tutaj przez drzwi. Czubki. No. Czuła. Dobra, brama się jeszcze zacięła. Jest to John Deere 7930, o 20 prawie koni silniejszy od naszego 7920, chyba 16 koni różnicy jest. Został zakupiony w bardzo okazyjnej cenie. Raczej na razie zostaną obydwa one, te John Deere. I właśnie to jest ten sprzęt, co miał nam usprawnić siewy na tym polu bardzo górzystym. Lecz zobaczymy. A czemu w okazyjnej cenie? Ponieważ ma cztery komputery, z czego trzy, czyli Amazon, Kun i Kron. Kron nam się przyda, znaczy Kron, w sumie mamy Krona, komputer do prasy i do tego, do samozbierającej, ale taki komputer, jak się inaczej komputer jest, ten No nie wiem, właśnie sterownik, pokładowy. jakoś tak. Sterownik, no. Z Kuna też mamy swój komputer i z Amazonki też mamy. Co prawda z Amazonki mamy jeszcze starszy niż ten, ale do tej naszej siewki to no nie za bardzo jaki innykolwiek. I no. I dlatego te komputery po 5000 myślę, że na spokojnie się rozejdą. A dzisiaj lecimy sobie właśnie z Wanderstatem. To jest Kultus, czy to nie jest Kultus, to jest Opus. 5000, 5 chyba metrowy. Do uprawy głębokiej służący właśnie. Dobra, załączymy sobie napęd na cztery Ej, koła. no kurde, dzisiaj balutów nie umiem uzbierać. No A widzisz. zwłaszcza tym krokodylem. To jest po prostu poezja. Poezja, dokładnie. To Gienek, jak chcesz, to możesz te baloty zostawić i możesz renówką wapno wozić z tamtego Nie, nie, gospodarstwa. nie, ja sobie tutaj dam radę. Okej, no, ogółem po żniwach już wszystko jest, wykosiliśmy wszystko i tu na tym ostatnim polu w sumie była ten owiec koszony, ale John Deere, ten nówka sztuka, normalnie używany, ale nówka sztuka, zdaje egzamin póki co tam trochę były przyczepy nim przestawiane, teraz dopiero do ciężkich robót jest zapinany, jeszcze obciążniki na kołach ma, tak z tego co takie dodatkowe, oczywiście GPS-ie. Ma więcej halogenów niż tamten nasz obecny, ten mniejszy troszeczkę. Ale niby te parę koni, ale zobaczycie, że na tym górzystym polu będzie widać porównanie. Będzie widać porównanie i to bardzo. Bo na Kurde, tam. nie mogłeś zwykły widę do sumy kupić. Są na farmie. No to. Są w tej ścielarce, są wbite tak jakby, nie? No właśnie, no a my zbieramy krokodyle na takie głupki. Nie, ja lubię krokodylem zbierać, bo tak to ten łatwiej jest nabić dwa na widły niż jedne, niż ten. No nie powiedziałbym. No nie wiem, mi tam się łatwo robi. No tak, ale jak za nisko położysz, to się te górne zęby wbijają, nie? Krokodyla. Dobra, czekaj, bo ja muszę sobie pierdzielnąć foteczkę. Jeszcze taką jedną, taką bardziej przybliżoną. Drugą taką bardziej trochę oddaloną, bo. Ej, właśnie, teraz weekend to ja muszę sobie ogarnąć tego może Photoshopa w końcu trochę. Ale dzisiaj w sumie, kurde, niby z pół soboty zleciało i to. Ale jakoś tak leci dzisiaj ten czas mi, że nawet zapomniałem o tym Photoshopie, a cały czas miałem co robić, że tak powiem. No, i Ciekawe, pamiętajcie. jestem, co ty będziesz robił dzisiaj. Jo, ja ci potem powiem. Ludzie, pamiętajcie o łapeczce w górę, bo kurde, motywacja musi być. Już to wspominałem dzisiaj raz ale jeszcze raz wolę wspomnieć, żeby była pewność, żeby każdy ładnie łapeczkę zostawił
i Subika, ktoś nowy na kanale, oczywiście, i na fanpage'a jeszcze zapraszam w opisie, bo jak ten będę widział, że jest trochę słabsza aktywność, to na fanpage'u na pewno dostaniecie tam powiadomienie o nowym odcinku. Na pewno tam się coś pojawi, wiadomo. I co jeszcze, Miki, tu mogę powiedzieć ludziom? No, nie wiem, ostatnio 90 łapek, to myślę, że teraz znowu 90 łapek, bo trochę długo odcinków nie nagrywaliśmy, niestety. Myślę, że znowu 90 łapek i kolejny odcinek siadamy do nagrywania i będziecie mieli. No, a dzisiaj ten odcinek, kurde, nie wiem, który wy dostaniecie jakoś pod wieczór, pewnie tak, nie wiem, około 6. Bo teraz ten skończymy nagrywać i muszę ogień Vegasa. Ogień Vegasa, sauny Vegasa. No, a ja muszę iść do kościoła. Tak, Gienek. A co, msza ma za kość, czy jak? No, za pradziadka. Takie buty. Takie buty. Dobra. No, tempomat. Jeszcze co fajne w tym Jondirze, że i ten te felgi mają mocowania do bliźniaków. I bliźniaki jeszcze dostaliśmy w pakiecie, więc no zarąbista, takiej okazji to dawno nie było. Kosztowo jest nowszy jeszcze nawet od tego naszego 7920. Jest nowszy. I co jeszcze chciałem powiedzieć? A cena była bardzo podobna jak wtedy kupowaliśmy 7920, a wtedy te 7920 nie miał ani bliźniaków, tylko jedyne co miał z komputerów to miał ten. Właśnie GPS-a Greenstara. Ej, czemu nie ma oddalania kamery w tym sztajerze? Nie wiem, ale wczoraj pisałem ten. Po Englishu pisałem, nie? Z autorem tego sztajera. I ten. W tygodniu powinna wyjść jego poprawka. Ale i tak kiedyś tego. Ten. Jak pieniądze będą, to się sprzeda tego sztajera i kupi się ładowarkę, bo ten. Bo na razie wszystko na kredyt pobrane było, bo okazja, a u nas ciężko jest ziemię tu w rejonie kupić. W naszym Reven Hingler, czy jakoś tak. Oczywiście, nie wiem, nie umiem tej ten nazwy mapy wypowiedzieć. Rechweiler. O, tak było. No. No, Rottweiler jeszcze, co? Pewnie. Obrażam zdjęcie pierdzielną. To trzeba podnieść. Ogółem pewnie się spytacie, czemu nie wzdłużkę nie jeżdżę. A ja wam powiem, że nie jeżdżę wzdłużkę, bo tu górka taka trochę jest. I na 7920 tutaj pękał z tym pod górkę. Ciężko miał, a ja tu nie chcę na razie za bardzo męczyć tego ciągnika i wolę w poprzek, bo 7920 też było potem jeżdżone już w poprzek. Bo za pierwszym razem za bardzo tutaj na górkę się wspięliśmy i no niestety nie było za ciekawie. A tak to tutaj od razu, że tu słoma była zbierana, to od razu można przelecieć właśnie tym opusem czy obtusem. Nie wiem, kultus to jakoś lepiej brzmi. W realu w sumie jak na takie górki, albo jak na takie, to jest opus? Opus. Opas. Na takie górki jak tutaj właśnie ta góra jest, tutaj ta góra, to na spokojnie kultus by mógł być 3,5 metra pod taki ciągnik w realu, nie? A nie tutaj taki aż... Ty się znosz. No tak myślę, bo kula ten, jak kula ma tego MFA, nie wiem ile to ma koni. Pewnie coś koło 200. Ma 3-metrowego kultusa i tak daje radę ten MF i też ma góry, nie? A tutaj masz 250 i kurde jest 2 metry więcej szerokości roboczej, więc no. Dobra, trzeba będzie teraz cofnąć trochę, a potem tu jeszcze przyczar robić co najgorsze. O, tu idealnie jeszcze krzaków akurat nie ma, miejsce do nawrotki jest fest. Elegancko opuszczone. Ale nie no. Strasznie się cieszę z tej aktywności, bo pod ostatnim filmem z 1800 wyświetleń dawno takich rzeczy nie było, Miki. A ty jedną przyczepę masz ułożoną, czy tam już drugą kładziesz? No jedna jest ułożona. Prawie. A ile na... Prawie? To nie, jest wyprawie. Jeszcze trzy baloty wsadzę i mam pełną przyczepę. Aha. Ale pierwszą czy drugą? Pierwszą, czy gdzie dwie przyczepy w tak krótkim czasie. Jakbym miał zwykłe widy, to bym tak nałożył. I oddalaną kamerę oczywiście. Jo, Giedek musi mieć warunki dobre do pracy. A ja na gównie nie pracuję. Dobra, teraz kurde, żeby tu się dobrze złamać, aby no. Trochę za mało miejsca nabrałem, bo jeszcze mi nie wydał ten John Deere.
Chyba mi się Miki wydaje, że on trochę dłuższy jest niż tamten nasz minimalnie, bo Może. trzeba się barzy ten więcej trochę nadkładu, albo mniejszy promień skrętu ma. No to ten, jak Bo używa. co? Mniejszy promień skrętu, bo to jak używane, to nie podają promienia skrętu, a tak to nowych to podają ponoć. Ale nie wiem, nie kupowaliśmy nic nowego jeszcze. Wszystko używki lecą na razie. No tak. No. A też możecie napisać w komentarzu, czy wszystkie ciągniki mają zostać, czy mamy jakiś sprzedać, choć w sumie pewnie już i tak nikt nie ogląda. Czy mamy jakiś ciągnik sprzedać, a jak mamy jakiś sprzedać, to możecie napisać, jaki mamy sprzedać. No i Pewnie będzie. będą wszyscy pisać, że case'a, bo case to gówno. Nie no, osobiście to bym sprzedał tego Steyra, nie? Ale już chciałem zakładać tura do renówki, nie? Zanim jeszcze przyszedłeś, nie? Chciałem No. tura już do renówki zakładać, ale tak mówię, kurde, a co z paszowozem? Co z paszowozem, nie? I tak mówię, kurde, ta Puma 150 koni pod taki paszowozik, to tak średnio bym powiedział. Więc na pewno pod renówkę tur nie pójdzie, bo renówka to jest ciągnik idealny pod paszowóz, można rzec. Lepszego ciągnika sobie nie wyobrażam w tej roli. Sztajerek to nie pasuje zupełnie. 7920 albo 7930 to już chyba zupełnie. Ej, Snella mają 7730 i 7930. Teraz mi się przypomniało. To ten jest taki jak w gospodarstwie Snella mają. Bardzo podobny. A taki był ten, taki barzy. To jest ten sam model na pewno, bo podobne konfiguracje mają. Ale ulepszone, bo No. lampy pododawane i w ogóle, nie? I jeszcze ile on ma konfiguracji, nie? Idzie takie fajne nalepki John Deere'a wziąć na szybach, nie? Ale trzeba wtedy jeszcze wziąć takiego jelenia na masce chromowanego i to mi się tak średnio podoba. Jelenia. No, że tak ci styrczy na masce. No to fajny, taki mały ten jeleń jest, nie? No, a mi się to tak średnio podobało. Tam świrujesz pawiana. Jakby same nalepki były, to zajebiście by to wyglądało. Nie wiem, ja tam lubię maska, żeby była czysta, a szyby to mogą być poobklejane jak. Albo z A ja tyłu. właśnie nie, ja szybę muszę mieć czystą. Kurde, jak ja mam Cię czystą mieć też, jakieś nie? Ale naklejki. naklejkę to fajnie jakaś na szyby by była, Po boku to jeszcze, ale tak, to co ty? nie? No, ale tutaj masz szybę dużą, nie? Co prawda z No tyłu. ale jedziesz, masz i ci cięć się robi. No to cień, no to chyba w słoneczne dni to nawet lepiej. No ale od naklejki cień to jeszcze cię będzie denerwował. No widzisz. O, tu jeszcze ołowiec, omijak jakiś mały został. Dobra, lecimy dalej z opusem, z opasem. Ale nie, no on chyba 5 metrów nie ma, może 4 w maksie ma, bo delikatnie, aby zaciągnik wystaje. Oj, ma 5 metrów, przecież to praktycznie od dealera było, to nam mówi, że to ma ponad 5 metrów. Nie no, nie, bo jest opas 500, opus 500, a to wykazywałoby, że ma 5 metrów, ale nie wiem. Bo tak w sumie to też chyba szersze opony ma trochę ten John Deere niż tamten. Nie wiem. Tak mi się wydaje, jakby miał 4. Ale nie wiem, nie wiem. Co prawda pewnie w komentarzu ktoś napisze, że wy macie siewnik do strip tiru, to po co na głęboko tak uprawiata. A my uprawiamy, bo my lubimy. No. I poza tym tego. I lepiej dla gleby jest, lepsze dostatki powietrza i wody i w ogóle, i w ogóle. Ja tam się dalej nie znam, ale lepiej jest też resztki pożniwne wymieszane. Choć co prawda tutaj jest mało resztek pożniwnych, bo tu słoma była zebrana. No, a tak to by jeszcze talerzówka pewno przed tym opasem, kurde, opusem by poszła. No, ale to wiecie. Jeszcze na pewno talerzowanie kiedyś będzie jakieś. Jeszcze pewnie kiedyś tym małym gruberkiem z kuna coś wam nagram. Zobaczymy, zobaczymy. No dobra, może pomału będziemy kończyć, bo kurde, jednak nawet nie wiem ile to już jest. A tak tutaj trochę tego wapnowania było, trochę tego. Więc co, ludzie, trzymajcie się do kolejnych odcinków. Łapeczkę w górę pamiętajcie, zostawcie. Tak, Jak ktoś tak. nowy, to subika może strzelić. Takim ładnym horyzontem was pożegnamy. I trzymajcie się do kolejnych odcinków. Na razie, cześć. Cześć.